Książę Artasie! Witajcie. Jesteśmy kapłanami z Quelta Las. Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Ziemia wokół Spichlerza na końcu wioski pokryta jest ohydnym osadem. Sprawdzimy to. Potrzebna jest moja pomoc? Jak najbardziej. A masz, palancie! Nie trzeba mi się kłaniać. Do czego wy u diabła strzelacie? Chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, Sel. Cała wioska aż się od nich roi. Przydałaby się nam pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Chodź, mały. Ruszamy! Zostaliśmy zdemaskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybacz, nie czas na pogawędki. Obowiązki wzywają. Ten stwór wygląda, jakby go zszyli z kilku trupów. Przyjrzysz mu się później, jak go już zabijemy, zgoda? Zniszczyć ten magazyn. Już! Co to było? I kim był ten czarownik ubrany na czarno?
podejrzewam, że to nekromanta. Najwyraźniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za tę zarazę. Założę się, że znajdziemy go w Enderholu, podobnie jak odpowiedzi na większość pytań. Całkowicie się z tobą zgadzam. Ruszajmy. Kultyści, którzy byli z nekromantą. Co zrobią z tą kopalnią? Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Przeklęci intruzi nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Zbudować jacyś zwykli kultyści. Wszystkie spichlerze są puste. Ziarno zostało już wysłane. Przybywamy za późno. Witajcie, dzieci. Jestem Kel'Thuzad. Przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Czy to ty wywołałeś zarazę, nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Tak, kazałem wyznawcom kultu potępionych rozwieść zakażone ziarno, ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy Mal'Ganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących, rzecz jasna. Plan Mal'Ganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. Naiwny głupcze. Moja śmierć nic nie zmieni na dłuższą metę. Bo plaga zaczęła już ogarniać tę ziemię.